telepatia na czym polega i czym okres Kanasi jej nauczy? Termin telepatia pochodzi z języka greckiego. Stanowi połączenie dwóch słów, tele, czyli daleki i patheia, uczucie. Według definicji, telepatia oznacza umiejętną wymianę myśli z innym człowiekiem, bez ukreskania jakiegokolwiek, rodka kontaktu. Na czym konkretnie ona polega i czym okreskana wykształci w sobie zdolną telepatii? Telepatia na czym polega? Telepatia polega na okreskaliwości porozumienia się z drugim człowiekiem wypcznie za pomoc myśli i emocji, bez ukreskania któregokolwiek ze znanych człowiekowi piciu zmysłów dotyku, wzroku, słuchu, smaku i wchu. Ludzko przypisywa ba sobie zdolno do telepatii i ukreska od dawna. Aborygeni, jak twierdz, porozumiewaj się bez esbów nie tylko ze sob, ale równie kreska z natur, na przykład drzewami. Tybetatczycy potrafi pono porozumiewa się, przekazujce sobie wiadomo ci za pomoc wiatru. Jako przykład telepatii podaje się równie kreska przeczucie, jakiego dowiadcza rodzic, gdy jego dziecku dzieje się co złego, nawet jeśli znajduje się ono tysiące kilometrów od niego. Kolejnym przykładem telepatii jest umiejętno, którce z tą okreskana obserwowa podczas występów magików. Gdy proszę sob z publiczności o wybranie konkretnej karty z całej talii i bez problemu zgaduj, która z nich została wylosowana. Do tej pory telepatia nie znalazła potwierdzenia w jakichkolwiek badaniach naukowych, dlatego, bardziej nie kreska przedmiotem zainteresowania naukowców, staba się obiektem zainteresowań parapsychologów. Zdolności telepatyczne konkretnych osób te tłumaczy się w ukreskany sposób. Najpopularniejsza jest teoria mówica o tym, kreska e ludzki mózg działa na podobnej zasadzie, co fale radiowe, STD w banie nazwa teoria fal radiowych. Według niej, mózg jednej osoby mokreska e wysyba do mózgu kogo innego fal, za pośrednictwem której pebyn równi kreska nasze oczekiwania, myli, uczucia. Naukowcy zdecydowanie jednak odpieraj te teorii twierdz, kreska e takie ludzkie promieniowanie elektromagnetyczne mogłoby nadawać co najwy kreska ej na odległo kilkunastu centymetrów. Na pewno wice nie bylibyśmy zdolni odgadywamy li osoby mieszkającej na drugim końcu świata. Inna teoria mówi o tym, kreska ECZ bowieka otacza pole morfogenetyczne. Jej autorem jest Rupert Sheldrake, brytyjski biolog, absolwent Cambridge'a i Harvardu. Owo pole nie jest widoczne gołym okiem, to miałoby znajdować się w otaczającej nas przestrzeni i WP bywa na ludzkie zachowanie i interakcje między jednym CZ-bowiekiem a drugim. Zgodnie z te teorii działanie pola ma sprawia, kreska e jedna osoba potrafi przeczu, kreska e druga o niej myli czy te kreska odgadn, co się z niej w danej chwili dzieje. Tak jak to bywa w przypadkach, gdy przeczuwamy, kreska e zaraz kto bliski do nas zadzwoni i za chwil tak w banie się dzieje. Sheldrake w 2006 roku przeprowadzi eksperyment, w którym poprosi pochodników o podanie numerów telefonu do ich najbliższych i przyjaciół. Następnie zadzwoniono do wymienionych osób i poproszono o zgadnijcie, kto
symptomu KE, by po drugiej stronie linii w 45% przypadków dana osoba zgadywa ba, KE dzwoni do niej w banie ochotnik, który poda wcześniej jej numer telefoniczny. Telepatia czy mokreska nas jej nauczy? Według zwolenników teorii o istnieniu telepatii, mokreska nas jej nauczy. Przede wszystkim, wzorem tybetackich mnichów, nale kreska Y trenowa swoj zdolno koncentracji. Istnieje wice wiczenia takie jak to, które wymaga od konkretnej osoby pobokreska enia palca na swoim nosie i skupiania w banie na tym nosie swojego wzroku i uwagi. Mimo kreska e jego obraz rozmyje się, będzie uciekał, nie nale kreska y si poddawa i cały czas pozostawa w skupieniu. Innym przykładowym wiczeniem jest umieszczenie we zsiadujcych ze sob pomieszczeniach dwóch osób, jedna z nich cap moc swoich myli ma wyobra kreska a sobie jaki obraz, a druga, dziki swojemu skupieniu, a przede wszystkim telepatii powinna wiedzie, co narysowa, jak zobrazowa mylice z bowieka pozostającego w innym pokoju. Tybetańczycy, aby łatwiej przekazywa sobie myli, wprowadzaj się w trans, nierzadko praktykuj tę metod równie kreska zwolennicy telepatii, zaznaczaj C, kreska E najskuteczniejsze jest wprowadzenie w stan hipnozy przez doświadczone osoby.